Natomiast zanim porozmawiamy o cnotach, chciałabym zadać wszystkim bardzo poważne pytanie. Co jest celem waszego życia? Tylko szczere odpowiedzi. Proszę sobie zadać to pytanie, w sercu odpowiedzieć, co jest celem naszego życia. No bardzo pięknie, już słyszałam odpowiedzi, podpowiedzi. A więc celem i obowiązkiem każdego człowieka jest dążenie do szczęścia. Po to zostaliśmy stworzeni, aby być szczęśliwi. Rzeczywiście to jest jedyne nasze ważne zadanie w życiu. To jest być szczęśliwym. A co to jest szczęście? No to taka definicja z PWN-u. Zdobywanie najwyżej cenionych społecznych dóbr, przedmiotów, trwałe zadowolenie z życia, połączone z pogodą ducha, optymizmem, poznawczej oceny własnego życia jako udanego, wartościowego i sensownego. Ale przede wszystkim szczęście to zadowolenie wynikające z zaspokajania własnych potrzeb. Strasznie egocentrycznie, egoistycznie zaczęłam, ale pójdźmy dalej. Szczęście jest sztuką zaspokojenia własnych potrzeb. Jest umiejętnością, której trzeba się nauczyć, bardzo praktyczną umiejętnością. Zależy od nas samych, od nikogo z zewnątrz, właściwie nawet od żadnych warunków zewnętrznych, okoliczności. A jednocześnie jest w nas, ale bez doświadczenia jego z innymi osobami, z innymi ludźmi, nie jest możliwe być szczęśliwym. Czyli taki paradoks wielki szczęścia jest w człowieku, ale jednocześnie bez dzielenia się nim z innymi ludźmi nie jesteśmy w stanie być szczęśliwi. Podobnie z Trójcą Świętą. Nie przez przypadek, myślę, Bóg jest trzyosobowy w Trójcy jedynym. Najważniejsze potrzeby, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, nawet jeśli jesteśmy smutni, jeśli przeżywamy różne cierpienia, niedogodności, w takim układzie najważniejszych, nie mówię o fizjologicznych potrzebach takich elementarnych, które po prostu jesteśmy zobowiązani absolutnie do zabezpieczenia, to jest potrzeba przynależności związana z potrzebą akceptacji, czyli bycie w rodzinie, nasza tożsamość chrześcijańska, bycie członkiem społeczności mniejszej i większej, jak chociażby ojczyzna Polska. Potrzeba uznania związana z potrzebą poczucia własnej wartości, ona jest też bardzo, bardzo ważna. Musimy współpracować z innymi ludźmi, być z nimi, złączyć nasze siły również z Panem Bogiem, aby uczynić ten świat lepszym. I potrzeba dawania życia, i to życia takiego fizycznego, ale też duchowego. Tutaj wymienione są różne potrzeby wpływające na naszą jakość życia i szczęście z jakichś badań prowadzone. Zerknijcie tylko sobie Państwo na to, jak wiele jest potrzeb, które właściwie w ciągu całego naszego życia powinniśmy, jesteśmy zobowiązani sobie zapewnić po prostu. Czyli dobrostan psychofizyczny, duchowa harmonia, praca, wykształcenie, warunki ekonomiczne, celowość i szukanie sensu życia, samorealizacja, rozwijanie cnót moralnych. I odwrotnie, jesteśmy nieszczęśliwi wtedy, gdy nie nauczyliśmy się zaspokajać własnych potrzeb. Jeżeli ktokolwiek z nas uważa, że możemy ignorować swoje potrzeby, możemy zauważać innych, ale nie siebie, to tak naprawdę naraża się na bardzo trudne takie okoliczności swojego życia. Depresja jest właśnie stanem człowieka, w którym nie ma on kontaktu z własnymi potrzebami, z własnymi uczuciami. Nie potrafi ich zaspokoić. A mówi się, że samobójstwo jest właściwie już tylko manifestacją tego, że od dawna nie żyjemy. Manifestacją tego, że nasze życie było nieszczęśliwe, a my po prostu nie zauważyliśmy tego, że żyjemy, że mamy swoje potrzeby i powinniśmy je zaspokajać. Natomiast wszystkie potrzeby, które odkryjemy w swoim życiu, które nazwiemy
a tak naprawdę potrzebujemy doświadczać ich 24 godziny, bo chociażby potrzeba snu, jedzenia, picia, spotykania się z innymi ludźmi. To są potrzeby, które musimy zaspokajać na co dzień przez 24 godziny na dobę. Musimy określić sobie hierarchię tych potrzeb, które powinny opierać się na dobrym systemie wartości i powinny być realizowane w mądry sposób. Strategia zaspokojenia zaś tych potrzeb zależy od dobrych nawyków, które powtarzane przez długi czas stają się cnotami dobrego wychowania. Natomiast odwrotnie, można również w bardzo niemądry sposób zaspokajać swoje potrzeby, na przykład potrzebę bezpieczeństwa, to co chociażby nasz tutaj pan profesor wcześniej mówił, można zabezpieczyć sobie albo biorąc narkotyki, albo pijąc alkohol i mówiąc, że kiedy piję, mniej się boję. Czyli zabezpieczyłem swoją potrzebę bezpieczeństwa, ale w taki sposób, który po prostu nie jest mądry. I dopiero teraz, kiedy każdy z nas mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest celem jego życia, czyli właśnie to dążenie do szczęścia, musimy pomyśleć wspólnie, w jaki sposób to szczęście osiągnąć, a drogą do celu, czyli szczęścia, jest cnota. I tutaj mamy mały problem, ponieważ no, w takim wyśmienitym gronie pojęcie cnoty może nie budzi żadnych takich złych konotacji, natomiast w bardzo wielu środowiskach, szczególnie współcześnie, cnota jest uważana za coś naprawdę niemodnego, nieeleganckiego, taki średniowieczny relikt. Wypisałam sobie parę takich słyszalnych również przeze mnie określeń na cnotę, jako opresja, no taka cecha ciemnogrodów, kamień u szyi, ograniczenie naszej wolności, zabójca radności, przyczyny nerwic i neurozy. To nawet jeden z rodziców tak naszych się wyraził o kształtowaniu cnót. Cechy romantyczne głupców czy narzędzie tresury. Więc tak w dzisiejszych czasach postrzegana jest cnota. A ja chciałabym, żebyśmy za chwilkę przyjrzeli się innej jeszcze definicji cnoty, ale wcześniej jeszcze Herbert, który napisał w swojej serii Pan Cogito o cnocie, że ona nie jest oblubienicą prawdziwych mężczyzn, generałów, atletów, władcy, despotów. Przez wieki idzie za nimi ta płaczliwa stara panna z okropnym kapeluszem armii zbawienia, napomina, wyciąga z lamusa portret Sokratesa, krzyżyk ulepiony z chleba, stare słowa, a wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Prawie ją można pochować w srebrnej szkatułce niewinnych pamiątek. Jest coraz mniejsza jak głos w gardle, jak brzęczenia w uchu. Mój Boże, żeby ona była trochę młodsza, trochę ładniejsza, szła z duchem czasu, kołysała się w biodrach w takt modnej muzyki. Może wówczas pokochaliby ją prawdziwi mężczyźni, generałowie, atleci, władzy, despoci. Żeby zadbała o siebie, wyglądała po ludzku jak Liz Taylor albo bogini zwycięstwa. Ale od niej wionie zapach naftaliny, sznuruje usta, powtarza wielkie nie. Nieznośna w swoim uporze, śmieszna jak strach na wróble, jak sen anarchisty, jak żywoty świętych. Pozwoliłam sobie przeczytać cały wiersz z uwagi na to, że tak mniej więcej pojmowana jest cnota w dzisiejszych współczesnych czasach. No ale że przyjdą czasy, w których wszystko to, co nienormalne, będzie uznawane za normalne, a normalne za nienormalne, to pewnie też wielu z was doświadcza. Natomiast nie poddawajmy się, idziemy dalej. Niektórzy etycy również przestali posługiwać się pojęciem cnoty, zastępując je innymi pojęciami, jak sumienie, prawo, obowiązek, czy wolność, wartość, a w socjologii moralnej nawet wyłącznie mówi się o postawach prospołecznych czy predyspozycjach, ale czy słusznie? Tu już sobie wypisałam kilka takich właśnie no, najważniejszych teorii etycznych. Zajmiemy się tylko chwileczkę Arystotelesem, świętym Tomaszem i taką współczesną psychologią pozytywną, żebyśmy troszkę do tej cnoty nabrali innego stosunku. Mam nadzieję, że ten wykład będą może słuchały też osoby, które mają jeszcze taki trochę stosunek do cnoty
sceptyczny, żeby pokazać, jak od i starożytności, i średniowiecza, i właściwie po współczesność ta cnota rozwijała się, a może właśnie nie rozwijała. Chciałabym tutaj też prosić o, to będzie taki wyciszający troszkę wykład po tych warsztatach z panem profesorem, o wczytanie się właściwie w to, co dokładnie powiedzieli czy święty Tomasz, czy właśnie Arystoteles na temat cnoty, zwracając uwagę na to, co powiedzieliśmy sobie na początku, czyli co jest celem naszego życia, a mianowicie szczęście. Aby móc działać zgodnie ze swoim celem, człowiek musi wychować w sobie charakter. Charakter zaś jest zespołem sprawności, to jest dyspozycji umożliwiających sprawne, łatwe, a nawet przyjemne działanie zgodnie z rozumem. I tutaj za przykład można podać jazdę samochodem. Zanim zaczniemy cieszyć się jazdą samochodem, musimy najpierw rozpoznać, jak działa skrzynia biegów, zobaczyć, że na drodze nie tylko my jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu. Są światła, piesi, inne samochody. I zanim nabierzemy takiej wprawności w jeździe samochodem, musimy wykonać bardzo wiele czynności, powtarzać je nieustannie. Na tym polega właśnie przyswajanie i nabywanie cnoty. Ale żeby też nie uznać, że cnota jest nie tylko takim mechanicznym, automatycznym, automatyczną sprawnością, należy mieć też bardzo mocną uwagę, że jest to też taka cecha duchowa, ciągle umożliwiająca nam wolne i w pełni ludzkie działanie. Bo nawet posiadając dobrą umiejętność jazdy samochodem, to my musimy zdecydować, czy przepuścimy inny samochód, który chciałby się włączyć do ruchu. Czy odpowiednio przewidzimy sytuację, w której widzimy, nie wiem, mamę z małym dzieckiem, która zbliża się do jezdni, już musimy wcześniej wyhamować. Czyli mamy pewną sprawność, pewną umiejętność, ale tak naprawdę włączamy w to nasz rozum, nie tylko automatycznego rozumu, nasze serce, życzliwość na drodze, po to, aby w pełni z tej sprawności korzystać. Jeśli prawdą jest, że człowiek może stać się dobry przez samowychowanie, to żaden nacisk zewnętrzny nie może go powstrzymać, aby być dobrym. Tylko przez osobistą pracę każdego człowieka nad sobą i wzajemną pomoc w samowychowaniu możemy rozwinąć człowieka i jego człowieczeństwo. Co to oznacza? Że za chwilkę będziemy mówili, jak praktykować cnoty, jak te cnoty w życiu rzeczywiście formować, ale musimy pamiętać, że nigdy to nie będzie tresura, terror narzucona z góry przez nas pewna zasada czy zobowiązanie wobec drugiego człowieka. Ona zawsze musi zakładać rozwijanie cnoty, zawsze musi zakładać taką osobistą pracę człowieka, jego automotywację, jego ochotę i chęć czynienia swojego życia lepszym. Święty Tomasz też wymienia cztery cnoty kardynalne, o których wiecie, nie będziemy ich omawiać, ale one są, właściwie przenikają potem przez cały system etyki, roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Natomiast Arystoteles, czyli trzy wieki ponad przed naszą erą, mówił również, że prawo natury służyć ma osiągnięciu cnoty, a więc naturalnego celu jednostki, czyli szczęście. Cnota nie jest niejako wpisana w taką naszą naturalną, nasze naturalne prawo, dane nam od góry. Ponieważ cnota utożsamiona jest tutaj ze szczęściem, więc życie bez cnoty, można by powiedzieć, jest pozbawieniem się tego szczęścia. I to są już cytaty z Arystotelesa. Jak możemy nie nazwać człowieka samolubnym, jeśli poświęca on całego siebie, swoje ciało oraz duszę, na poszukiwanie mądrości, sprawiedliwości i piękna? Czyli też wracamy do zaspokajania swoich własnych potrzeb. Czyż to nie jest egoizm? Ale też szlachetne, egoistyczne osoby skupiają własne siły na ćwiczeniu cnoty, w czym według nich leży i uciecha. Cnota jest najwyższym dobrem spośród wszystkich możliwych. Cnotliwy człowiek robi to, co robi z dużą mądrością i z dobrych powodów, czyli ta hierarchia wartości.
Arystoteles uważa również, iż dobry, szlachetny człowiek jest samolubny, bo bardzo boimy się, szczególnie w kręgu ludzi chrześcijańskiej kulturze, takiego egocentryzmu, miłości własnej. Troszkę stajemy zawstydzeni, kiedy mamy zadbać o własne potrzeby. Ale tutaj Arystoteles mówi, że szlachetny człowiek jest samolubny, powinien być nawet samolubny, ale z jego cnoty, jeśli dobrze kształtuje w sobie tutaj tą hierarchię potrzeb, z jego cnoty wynikają pewne prezenty, pewne dobra dla wspólnoty, dla rodziny, dla ojczyzny. Jest człowiekiem też obowiązku, który z góry patrzy na materialne bogactwo, ale cieszy się z należytej powagi i godności, czyli zdobywanie majątku, pieniędzy, sławy powinno nas również cieszyć pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, jak z niego dobrze korzystać. I nie będzie miał problemu z rezygnacji ze sławy dla innej osoby, ponieważ on ją posiada, a możemy rezygnować tylko z czegoś, co tak naprawdę już w życiu posiadamy. Zbyt skrajne czy rygorystyczne podejście do moralności, to również Arystoteles mówi, oraz całkowite ignorowanie żądz cielesnych ma zwykle fatalne rezultaty, gdyż żądze te są sposobem, w jakim ciało komunikuje silnie zależnej od nas woli swoje potrzeby. Dlatego też trzeba kierować się w życiu złotym środkiem i to jest cnota. Cnota jest, mieści się zawsze pomiędzy dwiema skrajnymi wadami. Jak na przykład, nie wiem, pracowitość pomiędzy lenistwem a pracoholizmem. I ten złoty środek określany jest przez nasz rozum, który otrzymaliśmy od Boga, jako droga do osiągnięcia szczęścia, czyli najwyższego dobra. Człowiek powinien podążać drogą złotego środka, czyli drogą cnoty, nie ignorować żądz, ale też nie ulegać im w zupełnie bezmyślny sposób. Dlatego umiarkowanie powinno być cechą towarzyszącą nam w działaniu, ale też nie zapominać o przyjemności. Żądze muszą zostać zaspokojone w sposób harmonijny, według rozumnej naszej duszy, naszej rozwagi, a nad żądzami powinni się panować poprzez silną wolę, odwagę i rozsądek. Ale są rzeczy, które nie podlegają jakby tutaj temu kryterium zdrowego rozsądku. Do nich należą właściwie trzy przykazania. To jest cudzołóstwo, kradzież i morderstwo. No nie można być trochę wiernym, trochę złodzielem albo trochę zabójcą. Albo łamiemy przykazanie szóste, albo go nie łamiemy. Więc jakby tutaj nawet Arystoteles zauważał, że są to czyny niegodziwe i nie podlegają tak naprawdę temu kryterium złotego środka. I taki szybki przeskok o wiele, wiele wieków do współczesności, do pozytywnej psychologii. To wszystko po to, żebyście Państwo zobaczyli na przestrzeni całego, po prostu całych wieków, jak rozwijała się nauka o cnotach i jakie ona ma w tej chwili implikacje we współczesności i w naszym życiu. Czyli szczęście, czyli życie według cnot, jest według pozytywnej psychologii niczym innym jak sumą pozytywnych emocji, pozytywnych przeżyć, pod warunkiem, że jest ich więcej niż tych negatywnych i wtedy odczuwamy taki poziom szczęścia. Jesteśmy w coś zaangażowani i mamy poczucie sensu. I tutaj przy tym poczuciu sensu bardzo polecam Wiktora Frankla, który rzeczywiście bardzo mocno podkreśla wagę i znaczenie odnalezienia sensu w swoim życiu. Psychologia pozytywna mówi również, że cnoty to są takie cechy psychiczne, które ułatwiają dobre życie, a więc nie odżegnuje się od tej haniebnej konotacji cnót we współczesności, ale zauważa, że na podstawie badań można wyróżnić już takie cnoty jak przebaczenie, wdzięczność, duchowość, mądrość, inteligencję emocjonalną, kreatywność, nadzieję, poczucie własnej wartości i skuteczności oraz pokorę. I już szybciutko tylko, co z tych badań wynika? To też, żebyście Państwo mogli nawet pracując z młodzieżą czy z dziećmi, też pokazywać, że te cnoty, o które my tutaj chcemy zabiegać w naszym życiu i w naszych młodych, one tak naprawdę mają prowadzić nas do szczęścia. I tak na przykład altruizm
jest przydatny, może mniej niż egoizm, przynajmniej tak jest on postrzegany, zupełnie niesłusznie, ponieważ jest wykorzystywany w działalności charytatywnej, która uaktywnia w głowach ośrodek odpowiedzialny za przeżywanie przyjemności, zwany układem nagrody. Ponadto ludzie angażujący się w dobroczynność mają wyższą samoocenę, a więc i poczucie własnej wartości. To są badania przeprowadzone na setkach, tysiącach osób, które mówią, że bycie altruistycznym, bycie osobą dobroczynną, taką społeczną, charytatywną, tak naprawdę przekłada się na wyższą naszą samoocenę, a więc poczucie własnej wartości. A my często wychowując dzieci, staramy się, żeby one przede wszystkim jakby myślały tylko o sobie, zapominając o tym, że one tak naprawdę będą bardziej miały, będą miały wyższą samoocenę, jeśli właśnie będą osobami altruistycznymi. Duchowość na przykład łączona jest z taką umiejętnością kreatywności, twórczości. Mądrość przydaje przy rozwiązywaniu różnych problemów międzyludzkich. Pokora z kolei ma bardzo ważny udział w sukcesie, ponieważ to dzięki niej możemy jasno ocenić, czy rzeczywiście dana sytuacja, w której się znajdujemy, ona jest możliwa do nas do wykonania. Nie chodzi o to, żeby rezygnować z wykonywania jakichś rzeczy trudnych, poddawać się, ale żeby mocno, tak konkretnie oszacować, gdzie jest moje miejsce w świecie, czy jestem w stanie to zrobić, czy potrzebuję pomocy innych ludzi. I to rozwijanie cnoty pokory rzeczywiście w bardzo duży sposób pomaga nam odnaleźć się w rzeczywistości. I już takie podsumowania cnoty. Cnota to działania, które współgrają z naszą rozumną naturą, czyli nigdy nie są oderwane od rozumnej natury, od naszego rozumu, a w odpowiedni sposób utrwalone w naszym charakterze dają nam odpowiedni stosunek do emocji, do pragnień i takich pożądań jak nienawiść, strach, gniew, miłość, zazdrość, czyli uzdolniają nas do tego, aby odpowiednio przeżywać emocje, stany emocjonalne, uczucia, które i tak będą naszym udziałem. Nie jesteśmy w stanie pozbawić się jakiegokolwiek uczucia w tym świecie, ale możemy na nie odpowiednio reagować. I cnoty są w tym na pewno bardzo, bardzo pomocne. Cnota, wolność, dobro. Chciałabym, żebyśmy jakby zrozumieli, że cnota, czyli życie, które ma nas prowadzić do szczęścia, daje nam pełnię wolności. I istotą cnoty nie tyle jest heroiczny wysiłek pokonywania siebie, ale podążanie za dobrem. A cnoty udoskonalają wolność człowieka, czyli my jesteśmy bardziej cnotliwymi osobami, tym mamy większe poczucie własnej wolności. Wolność to właściwie to powinien być osobny temat całej konferencji. Natomiast trzeba powiedzieć, że im bardziej jesteśmy świadomi siebie, im bardziej panujemy nad sobą, mamy władzę nad sobą, tym bardziej jesteśmy osobami wolnymi. Wolność to nie jest czysty wybór między dobrem a złem, tylko podążanie właśnie za dobrem. Im lepiej to potrafimy robić, tym bardziej potrafimy o sobie stanowić i być człowiekiem wolnym. Tutaj był też przeprowadzony w latach chyba 70. taki eksperyment z dziećmi, który przedłużył się na około kilkadziesiąt lat. A mianowicie dzieciom w wieku przedszkolnym podano taki wybór, mogą zjeść piankę cukrową w danym momencie, albo wrócić za godzinę i zjeść dwie, czyli odroczyć swoją gratyfikację, wrócić za dwie godziny i dostać dwie pianki zamiast jednej, jeśli zjedzą ją na początku. Część dzieci oczywiście zjadła tą piankę na początku, nie otrzymawszy gratyfikacji po jakimś tam czasie cierpliwości, wyczekiwania na drugą nagrodę, a część odczekała 60 minut, czy już nie pamiętam ile, wróciła i otrzymała gratyfikację w postaci dwóch pianek. Badanie przedłużono o kilkadziesiąt lat, badając historię tych osób w ich dorosłym życiu. Cóż się okazało? Że osoby, które potrafiły odroczyć gratyfikację, czyli potrafiły poczekać na tą piankę, żeby zapracować, zasłużyć na większe dobro, okazywały się być osobami w życiu lepiej uczącymi się, lepiej realizującymi swoje ambicje takie zawodowe, osiągający sukcesy i na płaszczyźnie zawodowej, i takiej rodzinnej, ludzkiej. Jedna mała rzecz, oczekiwanie na gratyfikację, powstrzymywanie, samokontrola, która nie była nie wiadomo jak nad ludzkim wysiłkiem, ale ćwiczona regularnie, sprawiała, że
te dzieci, a w przyszłości dorosłe osoby, były w stanie wyznaczać sobie cele, postawić sobie przed sobą cele, poczekać cierpliwie na ich realizację, być wytrwałymi, żeby je osiągnąć i przez to osiągnąć jeszcze większe dobro, być bardziej szczęśliwe. Pojęcie cnoty również powinniśmy łączyć z mądrością. Osoba cnotliwa to osoba mądra, taka, która rzeczywiście jest dla nas przewidywalna. My na pewno mamy doświadczenie przebywania z osobami, o których wiemy, że możemy powiedzieć, że są cnotliwymi. Właśnie poprzez to, że czujemy, że to są takie osoby mądre, przewidywalne. Wiemy, czego się po nich spodziewać. Same robią dużo dobrych rzeczy. Zresztą samo łacińskie słowo mądrość, sapienta, wywodzi się od słowa sapere, smakować. A więc człowiek mądry to taki, który potrafi smakować życie, bardziej się nim delektować, nie idzie za skłonnością, ale raczej rozsmakowuje się w... Można zjeść posiłek i zjeść posiłek, więc tutaj życie cnotliwe pozwala nam lepiej smakować życie. Tutaj takie już hasła bardziej, że o tyle jesteśmy w stanie kochać, o ile jesteśmy szczęśliwi, czyli o tyle, o ile ten cel w życiu zrealizowaliśmy. O tyle możemy służyć, o ile zaspokoiliśmy swoje potrzeby. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś jest głodny, to bardzo trudno będzie mu myśleć o jakichś rzeczach bardziej ambitnych, albo o dobru ojczyzny, albo o dobru innych ludzi. Oczywiście jest to możliwe, pod warunkiem, że jakby to życie jest bardzo mocno cnotliwe. I o tyle możemy się poświęcić dla innych, o ile posiadamy siebie, o ile siebie kochamy. Czyli ta miłość własna, o której mówiliśmy sobie na początku, ta egoistyczna miłość własna, w cudzysłowie oczywiście, ona jest nam bardzo potrzebna do tego, żebyśmy mogli również kochać innych ludzi. Tutaj są różne drogi do tego szczęśliwego życia i różne hierarchie, które sobie określimy, ale mniej więcej na tym wszystkim nam zależy. Na relacji z Panem Bogiem, na życiu wiecznym, na rodzinie, na rozwoju, odrodzeniu sensu życia, jakiejś działalności być może, podróżach, przyjemności, dobrobycie, kontakcie z przyrodą, służby ojczyźnie i ważnej sprawie. I cnota jest drogą do tegoż właśnie życia, czyli po prostu warto. Kilka praktycznych wskazówek jeszcze, takich już dla wychowawców, dla nauczycieli i rodziców. To są tylko hasła, ponieważ każdą z cnót można by omawiać na dziesiątki jakby tutaj przykładów i wskazówek tak naprawdę. Ale skupmy się na takich hasłach. Utrzymuj prostą postawę. Pilnowanie, aby dziecko siedziało prosto przy stole, aby siedziało prosto przy posiłku, jest naprawdę niewielkim wysiłkiem i trudem, ale jeśli jest ono kultywowane, to tak naprawdę ta prosta postawa ciała przekłada się potem na prosty kręgosłup moralny. Czasem to tak można powiedzieć. Wstawaj na pierwszy dzwonek budzika. Nie odkładać, nie odraczać. Jeżeli nauczymy nasze dzieci wstawać i siebie, na pierwszy dzwonek budzika, rzeczywiście możemy nauczyć się szybciej podejmować decyzje, nie odkładać rzeczy na później, a to jest wielka plaga, odkładanie na później, na później, na później. Oddaj, co nie należy do ciebie. Też przygotowanie dziecka do poszanowania własności swojej, ale też innych osób. Ja nie zapomnę, jako taka może ośmiolatka na imieninach u cioci, zabrałam z ich domu, po prostu ukradłam prawdopodobnie, ale zabrałam z ich domu jakąś monetę i tak jedziemy, wracamy samochodem z rodzicami, ja sobie oglądam to sreberko, złotko. I rodzice się pytają, a co to jest? Że to jest pieniądz, który wziąłem od cioci. Wracaliśmy przez całe miasto, jeszcze raz do cioci, musiałam podejść. Oczywiście nikt nie wyzywał mnie od złodziejek i tak dalej, bo to też trzeba być bardzo delikatnym, wrażliwym. Ale żebym oddała właśnie tą monetę i naprawdę do dzisiaj pamiętam, a już 40 lat minęło, że to, co nie należy do mnie, po prostu do mnie nie należy, że nie wezmę żadnej innej rzeczy, bo pamiętam tą długą drogę powrotną w nocy do cioci, dzwonek do drzwi, monetę, którą musiałam zwrócić. Więc warto też jakby tak być bardzo takim też wiernym i łagodnym, stanowczym dla dzieci, żeby nie brały żadnej rzeczy, która do nich nie należy.
Wyślij dziecko pod namiot. Starajmy się też, jeśli nawet mamy warunki do tego, żeby dzieci jeździły z nami na różne wyjazdy, all inclusive i tak dalej, ale jednak zatroszczyć o taką ich, no, tą przyziemność, żeby nauczyły się żyć w niekomfortowych warunkach, żeby zapisać się na harcerstwo, scouting, żeby doświadczyły niewygód, czasem brudu, gorszego jedzenia. To bardzo się przyda. Wielka frajda, ale jednocześnie od małego uczymy je, że ten komfort, ten przepych i luksus jest miły, fajny i przyjemny, ale można też inaczej. 8-latek sam może już zrobić sobie śniadanie. Moje córki właściwie od drugiej klasy robią same sobie śniadanie do szkoły. Może jestem trochę leniwa, ale to dobrze w sumie dla nich, dlatego że w tym momencie jakby one uczą się bardzo praktycznych umiejętności, mają duże poczucie takiego samozadowolenia, samodzielności przez to, że po prostu robią sobie same śniadanie do szkoły. Myśl to też taka rzecz, żeby tak pielęgnować się w takim praktycznym życiu. Mnie moja mama często powiadała, nie mam pretensji, że zrobiłaś to czy tamto, ale mam pretensję, że nie myślałaś, kiedy to robiłaś. Ja usłyszałam to tysiące razy w moim życiu, może więcej, bo na pewno popełniłam bardzo dużo głupot i złych rzeczy również, ale to przyzwyczajenie, to ta refleksja, która dzięki temu musiała się we mnie wykształcić, czyli myśl, zanim coś zrobisz. To jest proste słowo, proste zdanie, ale jeśli będziemy uważni, żeby przywołać uwagę dziecka po wykonaniu jakiejś czynności, żeby ona przeanalizowała ją jeszcze raz, to naprawdę w taką praktykę, nawyk myślenia, roztropności wepchniemy to dziecko. Jeśli chcesz się odchudzać, nie przechodź obok cukierni. Walka z pokusą jest zazwyczaj walką przegraną, więc też musimy być sprytni. Jeśli rzeczywiście chcemy osiągnąć coś w życiu, też unikajmy pewnych sytuacji, które nam to po prostu mogą utrudnić, przynajmniej na początku. Zrób listę zadań na każdy dzień i realizuj punkt po punkcie. My też robiąc, wychowując nasze dzieci, zrobiliśmy to, nas to kosztowało dużo czasu rzeczywiście, ale okazało się, wydaje się być dobrym w skutkach. Taką listę zadań dla dzieci, co codziennie miały zrobić z podziałką na dni tygodnia i odhaczane codziennie rzeczy, które miały być wychowane. Wystarczyły 3, 4, 5 tygodni, żeby dziecko weszło w nawyk wykonywania czynności, które ma zrobić. Od umycia zębów, po przeczytanie 10 minut książki, po sprzątanie zabawek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proponuję tą prostą w sumie rzecz, ale ona też uczy dzieci na przyszłość zarządzania sobą w czasie, planowania, organizowania. I tak wydaje się, że prosty zabieg, ale wielka zmiana w życiu. Nie bądź zbyt gadatliwy, słuchaj, nie przerywaj. To jest też bardzo prosta rzecz, którą możemy uczyć nasze dzieci. Jeśli dorośli rozmawiają, no to naprawdę powinny poczekać na możliwość porozmawiania z nami, więc jeśli dziecko przerywa nam rozmowę, powiedzmy bardzo kulturalnie, kochani, teraz rozmawiam, poczekaj, więc warto też to stosować. Dokończ pracę, którą rozpocząłeś. Od małego, jeżeli dajemy dzieciom klocki, kartki do rysowania, jeśli widzimy, że dziecko ma taką tendencję zakolorowania dwóch kreseczek i już rzucenia i nowa kartka, no to nie, dziecko. Chodźmy, dokończmy ten rysunek. Prosty zabieg. Dokończmy cierpliwie, dokolorujmy całą kolorowankę do końca. Ułóżmy budowlę do ostatniego klocka. Dokończmy pracę, którą rozpoczęliśmy. Mówmy to słownie i pomóżmy dziecku przejść przez cały proces dokończenia pracy, którą rozpoczęła. Cnota, wytrwałość, cierpliwość. Każda z tych rzeczy to są drobne nawyki, powtarzane sukcesywnie, systematycznie, konsekwentnie. Wykształcą w nich cnotę, drugą naturę, pewną łatwość, pewną sprawność, która pomoże im osiągać duże, bardzo ważne cele życiowe w przyszłości. Podejmij decyzję teraz, nie odkładaj na później. Nauczmy też dzieci podejmowania decyzji. One czasem mówią, nie wiem, nie rozumiem, nie chce mi się. Teraz, nawet jeśli to ma być zła decyzja, błędna decyzja, mogą się pomylić, wspierajmy je w tym, okej. Świat się nie kończy na tym, ale niech podejmują decyzje. Tylko decyzje zmieniają życie.
ustąp miejsca w autobusie, przepuść w drzwiach dziewczyny, szacunek. No to są proste rzeczy, które jeśli wszyscy rodzice, wszyscy dorośli będą pilnować, pielęgnować u swoich dzieci, no to wykształcimy z bardzo szlachetnych, młodych mężczyzn wspaniałe kobiety. I na koniec chciałabym opowiedzieć o takim eksperymencie, który został przeprowadzony wielokroć w Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam, a który jest bardzo, że tak powiem, spójny z naszym tematem konferencji, dobrobyt a dobrobytu. Można by pomyśleć, że zacząłem od potrzeb, od realizowania siebie, od tego egocentryzmu zdrowego, a teraz nagle i zaspokajaniem swoich potrzeb, a teraz mówię, że to nie jest najważniejsze. Mam nadzieję, że wszyscy przeszliśmy przez to tak sprawnie i rozsądnie, a mianowicie, że trzeba zaspokajać swoje potrzeby w sposób mądry, dobry, w hierarchii ważności, dbając o siebie, bo wtedy możemy dbać bardziej o innych. A ta myśl utopia, trochę tragiczna, dramatyczna w skutkach, ale na pewno dająca bardzo dużo do myślenia. To doświadczenie polegało na tym, że stworzono myszom idealne warunki do życia. Zaspokojono ich potrzeby żywieniowe, że myszy nie musiały walczyć o jedzenie, miały pod dostatkiem wody, pod dostatkiem żywności, opiekę medyczną. Miały się tylko rozwijać, żyć i cieszyć sobą. Ten eksperyment trwał, miał kilka takich faz. Trwał 1588 dni. Przeprowadzono go wielokroć, więc nie jest to, że tak powiem, odosobnione, tylko jednorazowe doświadczenie. Na początku rzeczywiście myszy się rozmnażały, funkcjonowały w jakiejś tam myśli zgodzie. Okres gwałtownego rozwoju między 105 a 314 dniem spowodował podwojenie się osobników. Myszy chętnie przebywają w swoim towarzystwie, ale już coraz mniej. Okres stagnacji przypadł na dzień 315-559. Tutaj widzicie, możecie sobie Państwo czytać, żeby dokładnie jakby śledzić, jeśli ktoś jest wzrokowcem. I już tutaj w tym okresie stagnacji jakie zjawiska zaczęły występować. U samców, przypominam, pełen dobrobyt, zaspokojenie wszystkich potrzeb, właściwie obsługa medyczna, lekarska za darmo, kiedy tylko zechcą, kiedy tylko pojawi się kłopot, dostawały absolutnie wszystko, świat idealny, doskonały. U samców następuje stopniowy zamek umiejętności obrony własnego terytorium, a jest to niezbędna, kluczowa umiejętność, aby przetrwać. A u samic rozpowszechniają się zachowania agresywne i następuje zanik instynktu macierzyńskiego w stosunku do potomstwa. Potomstwo jest stopniowo odrzucane przez matki i rozwijają się również zachowania homoseksualne. Samce dominujące wykorzystują mniej dominujące i słabsze. Myszy zaczynają dbać właściwie tylko o swoje futerko, gryźć się, są rzeczywiście zdrowe, mają piękne oczy, ale tak naprawdę już po 500 dniach trwania tego eksperymentu, aż do chwili jego zakończenia, gdzie spodziewano się gwałtownego przyrostu przy tak dobrych warunkach rozwoju stworzonych dla tych mysz, okazuje się, że doszło do całkowitego zaniku w ogóle rozrodczości. Samce i samice nie były zainteresowane rozrodczością. Całkowity zanik zachowań społecznych, takich jak chociażby ochrona własnego terytorium i potomstwa. A ich czynności sprowadzały się już tylko do zaspokojenia potrzeb naturalnych i dbania o swój wygląd. I to, co powiedziałam, rzeczywiście piękne futerka, piękne oczy, tylko cóż z tego, że już tam prawie nikogo nie było, a pojawiły się zachowania i agresywne, autoagresywne, homoseksualne, bez żadnych umiejętności dbania o swoje terytorium,
na przykład Polskę, tak? Więc jakby trzeba bardzo, chyba trzeba przełożyć ten myśl eksperyment również na nasze życie, z taką refleksją, czy rzeczywiście zaspokajanie potrzeb dzieci, ten dobrobyt, bez troski o dobro bytu, rzeczywiście jest najlepszą i najskuteczniejszą metodą wychowania i dążenia do szczęścia. Można obejrzeć sobie w internecie film, który też tak pokazuje, taki czarno-biały film, który pokazuje pewne zjawiska właśnie w ramach tego eksperymentu. Bardzo duże wrażenie robi. I zadanie dla nas. Powinniśmy być zainteresowani polepszeniem jakości naszego życia. Jakości naszego życia, nie mylić z takim dobrobytem bez ograniczenia, a nie samym tylko przedłużeniem życia. Nie możemy umrzeć nie przeżywszy swojego człowieczeństwa, a nasze człowieczeństwo rozwija się w służbie, w takiej gotowości oddania swojego życia także innym życia albo poświęcenia siebie, ale musimy najpierw siebie posiadać drugiemu człowiekowi, czyli wtedy jesteśmy bardziej ludzcy i mamy być sobą, być tutaj, być teraz, być uczniem Jezusa, bo żadna z tych cnót, która jest wpisana w nasze naturalne prawo i Pan Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, ale bez tej wiedzy, że kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic uczynić nie możecie, również nie ma sensu. Więc serdecznie zachęcam Państwa do bycia cnotliwymi ludźmi, pracy nad sobą, wychowywania Waszych dzieci również w duchu poszukiwania szczęścia i rozwijania cnót, bo myślę, że to jest nasz cel, nasze zadanie. Dziękuję bardzo.